Witam Was bardzo serdecznie. Powiemy na temat, dlaczego te alergie w ogóle są, dlaczego nas nękają i czy muszą nas nękać. No właśnie, czym są nietolerancje pokarmowe i czy to jest związane z alergiami? Oczywiście odkąd pojawiły się testy na alergie, prawda, i różne takie testy uczuleniowe, kłucie i czasami nawet bardzo bolesne sprawdzanie, czy na coś jesteśmy uczuleni, a na coś nie, to tak naprawdę dostajemy listę, prawda? I że jesteśmy uczuleni na jakieś produkty żywnościowe, na pyłki, na roztocza, na pleśnie, ale no to jest powiedzmy fakt, jesteśmy uczuleni. No i co dalej? Jakie są rozwiązania? No bo to, że jest, ludzie cierpią obecnie na alergię, no to jest sprawa oczywista. Natomiast w kontekście medycyny tradycyjnej nie ma w ogóle czegoś takiego jak słowa alergia. Nie ma takiego pojęcia. W związku z tym trzeba by było się zastanowić, czy te alergie jednak są, czy może jest jakaś właśnie inna przyczyna. Ludzie bardzo cierpią, leją im się łzy z oczu, z nosa, wydzielina, katar, kaszel, alergie skórne, źle się czują po zjedzeniu niektórych produktów. No i mamy teraz tak, alergię i oczywiście na to od razu jest tabletka. Masz alergię, jest tabletka. Oczywiście, że możemy tak się bawić, to nie ma problemu, tylko to jest tak zwana droga donikąd, bo te wszystkie alergie, a właściwie objawy alergiczne można bardzo, bardzo szybko sobie z tym poradzić, tylko trzeba wiedzieć w jaki sposób. No i temu właśnie ma służyć nasze dzisiejsze spotkanie. Zobaczcie, to jest w ogóle niesamowite, że usuwając z naszego codziennego pożywienia gluten, nabiał oraz cukier, no ja tutaj bym jeszcze dodała do tego mięso, zaraz powiem dlaczego też mięso, możemy już pozbyć się problemów związanych z alergiami. Jeżeli chodzi o gluten, no to głównie zawarty w zbożach, prawda? Dlatego, że te zboża, jak dostaną się do naszego produkty zbożowe, czyli na przykład pieczywko, bułeczki, chlebki, jak dostaną się do naszych jelit, to sklejają nam te jelita. Jelita są ciasno upakowane w naszych w ciele, jest ich bardzo dużo i jeżeli ten gluten zacznie sklejać nam jelita, to na tych sklejonych jelitach w temperaturze jelit zaczynają nam rosnąć grzyby, namnażać się pasożyty, rozwijają się też, to znaczy aktywują się formy przetrwalnikowe. Bardzo ważną przyczyną alergii jest bałagan w żołądku. Jeżeli mamy zbyt wysokie pH w żołądku, czyli żołądek nie ma wystarczająco kwaśnego pH, czyli nie ma tam kwasu solnego, nie ma tam naturalnej witaminy C, nie ma greliny, nieprawidłowo pracuje flora, która jest akurat w żołądku głównie związana z taką bakterią Helicobacter pylori, to jeżeli nasz żołądek już na początku sprawia problem z trawieniem, to on nie trawi ani glutenu, ani nabiału, ani cukru, ani mięsa. I teraz mogę otwarcie powiedzieć, że przyczyną alergii jest gdzieś niestrawione białko. Jakieś białko. Generalnie my białka od zwierzęcego jako ludzie nie trawimy dobrze. Tu oczywiście można by było rozważać grupy krwi, ale wszelkie osoby, w tej chwili to nawet już nie systematyzując tutaj i nie uwzględniając grup krwi, zawsze pierwszą przyczyną alergii jest brak właściwej kwasowości w żołądku. Jeżeli żołądek jest niedokwaszony, źle po prostu trawimy i to białko niestrawione, nierozerwane
będzie nam dawało problem zdrowotny, będzie się z nim mordował i żołądek, będzie się męczyła wątroba, będzie się męczyła trzustka i to tylko ten problem narasta, narasta, narasta. To pod kątem trawienia. Czyli gluten, nabiał, zwłaszcza krowi nabiał, jest praktycznie nie do strawienia przez człowieka. Dzisiaj tutaj Karolina może chyba się włączyć, bo miała bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo ludzie bardzo lubią pić kawę z mleczkiem na przykład. To jest w ogóle jak totalnie zły pomysł. Myślę, że jak Karolina będzie chciała, to się podzieli tą informacją. Ja na końcu powiem o żywieniu, to tak... Dobrze. Jeżeli chodzi o wszechobecny cukier, to wczoraj właśnie na ten temat rozmawiałyśmy na Instagramie z uczestnikami i naszej Emilki Komarnickiej i właśnie mówiłam, dlaczego cukier wcale nie krzepi, tylko stanowi wielki problem zdrowotny. Dlatego, że produkty związane z cukrem niestety, ale dają nam stany zapalne, generują problemy wielonarządowe i problemy ogólnoustrojowe. Tak naprawdę problem wkrada się do każdej naszej żywej komórki, generując tam stan zapalny. I te stany zapalne tak właśnie znowu rosną, rosną, rosną i my to odbieramy w postaci alergii. Jeżeli jeszcze wrócę do sprawy żołądka i jego dysfunkcji tak naprawdę, to nie wiem, teraz panuje jakiś taki mit, że ludzi odwodzi się od tego, aby spożywali sól. No tak, sól kuchenna, biała śmierć, cukier, biała śmierć, no z cukrem na pewno się zgodzę. Ale jeżeli chodzi o sól, to rzeczywiście taka odmineralizowana sól nie jest dobrym pomysłem, zwłaszcza stosowana w nadmiarze, bo tak, to prawda, może być przyczyną obrzęków i gospodarki wodno-elektrolitowej, ale jeżeli to jest sól na przykład kłodawska, którą bardzo, bardzo tutaj rekomenduję i pochwalam, to taka sól, właściwie te minerały muszą się znaleźć, ponieważ ta sól daje możliwość prawidłowej pracy naszego żołądka. I taka jedna łyżeczka soli dziennie dołączona do naszego jadłospisu naprawdę bardzo dobrze nam zrobi. Poza tym te wchłonięte minerały poprzez sól są dla naszego organizmu bardzo ważne i do utrzymania właściwego pH w żołądku również. Czyli musimy, mówiąc o alergiach, na pewno zastanowić się właśnie nad możliwościami trawienia naszego żołądka, czyli dokwaszaniem, chociażby piciem wody ciepłej z octem jabłkowym, dokwaszanie naturalną witaminą C, która jest bardzo potrzebna do prawidłowej pracy naszego żołądka. Zatem tutaj już jakby kilka takich kwestii. Ja myślę, że tutaj poruszę również temat astmy oskrzelowej, bo ona jest nierozerwalnie związana również z dysfunkcją żołądka. I drodzy Państwo, nie ma możliwości wyleczenia się z jakichkolwiek problemów alergicznych, które jeśli tak zostały zdiagnozowane, bez uporządkowania dokwaszenia żołądka, uporządkowania pracy żołądka. Zatem ja jeszcze do poprzedniego slajdu, Karolinko, dodam mięso. Mięso, które w tej chwili jest napakowane azotynami i azotanami sodu, które teoretycznie mają przedłużać trwałość tego mięsa, ale przy słabej kwasowości, zbyt wysokim kwasie w żołądku, niestety zbyt wysokiej kwasowości żołądka, nie ma możliwości strawienia mięsa. Jeżeli ten żołądek
męczy się z produktami, które my wkładamy do żołądka, i te produkty są niestrawione, zaraz tam pojawiają się pasożyty, nieprawidłowa flora w żołądku, zaczynają się problemy z aktywnością bakterii patogennych. Zatem ja już nie wnikam tutaj w problem powstawania jakby stanów, zaczątków stanu zapalnego, który może później przeradzać się w problemy nowotworowe. No bo tak właśnie jest, jeżeli spożywamy zbyt duże ilości mięsa. Najgorsze są wędliny, drodzy Państwo, i mięso hipermarketowe, bo to ono zawiera bardzo dużo właśnie azotynów, azotanów, sodu, z których później powstają w naszym organizmie niezwykle toksyczne związki, czyli tak zwane nitrozoaminy. One tworzą ogrom problemów z alergiami na czele. Także jeżeli chodzi o problem żywieniowy, to tak ogólnie alergie są absolutnie związane z dysfunkcją żołądka, z problemem żołądkowym i zbyt słabą kwasowością żołądka. Dobrze, możemy następny slajd poprosić. No i dalej przechodzimy z żołądka do jelit. I tutaj musimy powiedzieć na pewno o prawidłowej pracy flory saprofitycznej, flory jelitowej. Jeżeli ta flora jelitowa jest właściwa, jest taka aktywna, jest jej bardzo dużo, to jest tak zwany mikrobiom jelitowy. Mamy tych bakterii saprofitycznych, powinniśmy mieć około 2,5 kg w naszych jelitach. Jeżeli one pracują, to rzeczywiście bakterie te spełniają nam funkcje właściwe wchłaniania, wydalania, trawienia, przyswajania wartości odżywczych, budowania odporności. Jeżeli mamy właśnie kłopoty z trawieniem, nie wiem, czy słyszeliście o czymś, o takiej chorobie, takiej jednostce, która jest opisana w literaturze, nazywa się hipochlorhydria. Ona jest bezpośrednio związana z takimi dolegliwościami jak zgaga, refluks, następnie gazy, wzdęcia, niewłaściwe wchłanianie, zespół z HIPO, czyli przerost flory saprofitycznej, kandydoza. To znowu jest związane ze zbyt wysoką kwasowością w żołądku i powstającą dysbiozą w naszych jelitach. Jeżeli w jelicie zaczyna się bałagan, dalej będzie bałagan. Zawsze tak jest. I wówczas no, my widzimy na przykład jakieś wypryski na skórze, atopowe zapalenie skóry, czyli AZS. Jezus, bo ja całość naciskałem, a to bieficze było. Poprosiłabym, Karolinka, weź powiedz, żeby ludzie powyłączali mikrofony. Tak, poprosimy o wyciszenie mikrofonu. Dobrze. Jeżeli pojawiają nam się na skórze jakieś zmiany, to drodzy Państwo, zawsze jest to związane z bałaganem, w skrócie mówiąc, w jelitach. Tam nastąpiła jakaś dysfunkcja, dostały się substancje, które dla nas ludzi są problematyczne, nie potrafimy tego strawić, nie chcemy tego przyswoić i nasz organizm będzie to wyrzucał nam na skórę. I problemy z jelitami to jest no i z żołądkiem, o którym już mówiłam, to jest dalej rosnący temat, który doprowadza nam do chorób wielonarządowych, tak zwanych wielonarządowych mitochondriopatii. Stany zapalne zatok to również jest problem z dużym obciążeniem przewodu pokarmowego i nagromadzeniem zbyt dużej ilości śluzu. Do takich właśnie produktów śluzotwórczych należą produkty zbożowe, należą produkty nabiałowe, należą produkty wędlinopodobne,
Oczywiście każdy może tutaj powiedzieć, ale my się odżywiamy zdrowo, staramy się wybierać dobre produkty, ekoprodukty. Drodzy Państwo, tak naprawdę produktów ekologicznych mamy niesamowicie mało. No może Karolina tam ma w Szwecji dobre produkty. My mamy na pewno tutaj u niektórych rolników dobre produkty, ale jeżeli chcemy pozbyć się właśnie problemów jelitowych, skórnych, trawiennych, to pierwsze co odstawiamy: zboża, produkty nabiałowe, mięso i cukier. I w tym momencie dopiero możemy mówić, że jesteśmy na dobrej drodze do wyprowadzenia siebie z problemów alergicznych. Kolejną rzeczą: uszczelnienie jelit poprzez zasiedlenie prawidłową florą saprofityczną. Dobrze, poproszę następny slajd. Pasożyty, wszechobecne pasożyty. Drodzy Państwo, właściwie żaden nasz narząd nie jest... nie opiera się, nie jest w stanie oprzeć się pasożytom. Jak widzicie, i w oczach, i w jelitach, i w sercu, wszędzie, u 95% osób dorosłych i 98% dzieci są pasożyty. I te nadkażenia są cały czas, cały czas, cały czas. Dlatego ja bardzo rekomenduję produkty odrobaczające, które można brać bezpiecznie, w małych dawkach, w sposób ciągły, bo one nas zabezpieczają przed kolejnymi nadkażeniami. Dlaczego się tak dzieje? Bo właśnie zaczęliśmy od tego, co kładziemy na talerzu. Jeżeli na talerzu jest bałagan i spożywamy zbyt dużo produktów węglowodanowych i nie wyobrażamy sobie innego śniadanka, jak na przykład kanapka albo owsianka, ja na słowo owsianka powoli zaczynam sama mieć alergię mentalną, bo ja sobie po prostu nie wyobrażam, jak można na dzień dobry skleić swoje jelita o godzinie 7 rano albo 8 i oczekiwać, że coś się dalej wydarzy. I jeszcze ktoś ma czelność mówić, że to jest bardzo dobre odżywianie. Naprawdę, ja nie jestem w stanie tego słuchać, bo to jest nagminny temat. Od razu na dzień dobry sklejone jelita i na tych jelitach wyrastają przecudowne pasożyty. I właśnie nasze pociechy idą sobie do szkoły, do przedszkola i tam permanentnie cały czas się nadkażają. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nie mają prawidłowej flory saprofitycznej. I oczywiście tutaj znowu możecie Państwo robić ogrom badań. Od takich tańszych do bardzo drogich, które na przykład trzeba wysyłać do Niemiec albo do Stanów Zjednoczonych. To są już ogromne koszty. No i ja się pytam dalej, no i co z tego? Macie stertę badań, stertę testów alergicznych i dalej nic z tego nie wynika. Dlaczego te pasożyty tak chętnie w nas żyją? Dlaczego te formy przetrwalnikowe nie mogą być usunięte? Dlatego, że my dajemy im pożywkę i znowu wracamy do slajdu numer 1, czyli do niewłaściwego odżywiania, zbyt dużej ilości glutenu, zbyt dużej ilości nabiału. Pasożyty po prostu regularnie musimy czyścić z naszego ciała i nie ma innego wyjścia, dlatego że oprócz form dorosłych mamy również formy przetrwalnikowe, które są bardzo niebezpieczne, generują ogrom problemów zdrowotnych. Jeżeli są pasożyty, jeżeli są stany zapalne, to drodzy Państwo, zawsze będzie problem. Poproszę następny slajd. Ach, jeszcze chciałam powiedzieć, że na temat pasożytów w ubiegłym roku też z Karoliną robiłyśmy na profilu Baza Zdrowia taki osobny, zupełnie osobne spotkanie. Pokazywałyśmy różne pasożyty. No nie są to bardzo przyjemne obrazki, ale myślę, że warto sobie to uzmysłowić, że coś takiego jest i w jaki sposób można sobie z tym poradzić.
Kolejnym takim obciążeniem, które może dawać nam alergię, o czym czasami wiemy, ale nie sądzę, że zbyt dużo osób się tym zajmuje, mianowicie obciążenia metalami ciężkimi. Ołów, rtęć, arsen, kadm, nikiel, glin, fluor, antymon. Drodzy Państwo, najgorsze połączenia ołów i rtęć oraz arsen. Arsen jest substancją rakotwórczą, bardzo niebezpiecznym metalem ciężkim. Skąd obciążenia metalami ciężkimi? Właśnie na tym slajdzie widzimy, że właściwie zewsząd. Naturalne zanieczyszczenia atmosfery, przemysłowe zanieczyszczenia, spaliny samochodowe, jedzenie, wszelkiego rodzaju chemikalia, promieniowanie, dodatki do żywności w postaci metali ciężkich. Skąd one tam się znajdują? Otóż z oprysków na przykład. Jeśli chodzi o arsen, to na przykład takim produktem żywnościowym, który jest bogaty w to źródło, jest niestety ryż biały. I on jest ryż biały i ciemny. Tak naprawdę ciemny jest jeszcze bardziej bogaty w arsen i trzeba uważać, żeby jeśli mają Państwo do czynienia z ryżem, który na początku, jeśli chodzi o alergię, też należałoby wyeliminować, ale w późniejszych etapach, jak już się powraca do takiego zrównoważonego żywienia, to lepiej jest konsumować ryż oczyszczony, którym jest ryż biały. Następnym takim źródłem metali ciężkich są wszystkie zastępniki mlek. Czyli jeśli mamy zwykłe mleko od zwierzęce, czy to jest owcze, czy to jest krowie, czy kozie, to też teraz bardzo są popularne takie zamienniki, które no, mówiono nam, że jesteśmy właśnie uczuleni na rzeczy odzwierzęce, dlatego zaczęto produkować bardzo dużo różnych alternatyw. No i tutaj poczynając od mleka ryżowego, który jest niestety zanieczyszczony i ołowiem, i arsenem, i fluorem, to także mamy tutaj na przykład moje ulubione mleko sojowe, bo ono jest już w ogóle bardzo zmodyfikowane i zawartość ołowiu w tym mleku zdecydowanie przekracza wszystkie normy. Także jeśli chcecie wyeliminować mleko, żeby pozbyć się jakiejś alergii, to nie należy używać sztucznych zamienników. Lepiej sobie kupić na przykład migdały, pomoczyć je trochę w wodzie, żeby ta woda zabrała nam chociaż część tych metali ciężkich i wtedy sobie blendujemy te migdały z wodą i mamy nasze naturalne mleko migdałowe. Też takim fajnym mlekiem, które jest dostępne w sklepach, no bo wiadomo, że wszystkiego nie zrobimy i też trzeba sobie jakoś ułatwiać życie, jest to mleko kokosowe. Możemy je dostać w puszkach, aczkolwiek lepszym wyborem będzie takie mleko kokosowe z kartoniku. I myślę, że też są dostępne wersje ekologiczne, które śmiało można wtedy stosować do naszych posiłków zamiast różnych mlek od zwierzęcych. I chyba Ania już jest z powrotem. No witam, jestem. Dobrze, ja powiedziałam o mlekach roślinnych, że też są obciążone metalami ciężkimi. I powiedziałam o ryżu białym i ciemnym. Wspaniale. Jest teraz bardzo popularny jako właśnie na przykład dziki ryż czy brązowy. Wszyscy dietetycy polecają. Ja za nią nie polecamy takiego ryżu, bo Azjaci byli mądrzy i dalej są i oni wiedzieli, że taki ryż powinno się oczyszczać. Także jeśli już mamy na późniejszych etapach jeść ryż po oczyszczaniu się, najpierw to wybierajmy biały. Tak, dokładnie tak. Dobrze, to przejdźmy do następnego slajdu. Ja jeszcze tylko w tym czasie przypomnę, że
metale ciężkie, tak jak pracuję z pacjentami i badam ich, to praktycznie nie ma takiej osoby, która przychodzi do mnie po raz pierwszy i nie jest zanieczyszczona metalami ciężkimi. Proces oczyszczania z metali ciężkich najlepiej przeprowadzić taką, to zależy jeszcze jak wysoki jest stopień tego zanieczyszczenia ciała, ale bardzo dobrze działa mi tutaj kuracja chlorofilowa, którą opracowałyśmy z Karoliną w połączeniu z dwoma preparatami ziołowymi. Ja myślę, że wy wiecie, że mówię o Probolerisie i Proselekcie. Zawsze do tego dodajemy witaminę C, którą preferujemy podawać w małych daweczkach, ale dosyć często, bo nie ma sensu pić pół szklanki witaminy C na raz, bo ona się po prostu nam nie wchłonie i nie uzyskamy tego działania, o które nam chodzi, a chodzi tutaj o działanie oksydacyjne, ale również to znaczy antyoksydacyjne oraz oczyszczające. Zatem, żeby wykorzystać dobrze witaminę C, trzeba ją podawać w małych dawkach i często. Dobrze, teraz kolejnym tematem mamy tutaj astmę, która jest absolutnie związana jako taka z alergiami, jako taka postać właściwie alergii. Ja już o astmie troszeczkę wspomniałam. Astma może być wziewna, może być pokarmowa, może mieć bardzo często podłożem astmy jest różnego rodzaju atopia. Niestety wiele odmian astm jest źle rozpoznawanych, bo są to nietolerancje właśnie na gluten, na kazeinę, ale również lekarstwa, to znaczy preparaty zwane lekami, tak one są nazywane. I tak ludzie myślą, że jak jest alergia i natychmiast na to pojawia się lek, jak nie jeden, to drugi, jak nie drugi, to 15 i tak ładujemy to wszystko do ciała. I teraz, drodzy Państwo, te wszystkie preparaty zwane lekami muszą być zmetabolizowane przez naszą wątrobę. I wątroba obrywa tutaj naprawdę ostre cięgi przez takie właśnie niewłaściwe terapie. I astma jest jeszcze dodatkowo najczęściej leczona tak zwanymi sterydami wziewnymi, a to jest tylko jakby stawianie na brudnym stole pięknych kwiatów. To jest, nie ma tu ustalenia przyczyny, prawda? Nikt się nie zastanawia nad tym, jaka jest przyczyna tej astmy, tylko po prostu od razu ładuje się ludziom lekarstwa. No, znaczy, gdyby to jeszcze były lekarstwa, to by było super, bo wtedy można by było się spodziewać, że ta astma się w końcu wyleczy. A jak ja słyszę, że ktoś leczy astmę całe życie, no to o zgrozo, no po prostu mi się to w głowie nie mieści. Jak można jakąś chorobę leczyć przez całe życie i jej nie wyleczyć? No to albo pan wie, albo pan nie wie, jak to wyleczyć. I trzeba ustalić po prostu przyczynę, dlaczego tak się wydarzyło i dlaczego ta astma cały czas jest. Gdzieś jest powielany błąd. No przecież to jest po prostu logiczne. Dlatego też bardzo ładnie Karolina tutaj napisała, czy to jest choroba, czy to jest objaw czegoś. Na przykład, jeżeli, tak jak powiedziałam na początku, białka, niestrawione białka, problem w żołądku i już nam się rozwija najpierw alergia, potem atopia, a potem astma ostrzelowa i problem z oddychaniem. Nie musi być leczona sterydami, naprawdę. Oczywiście czasami, jeżeli mamy stan zapalny, ostry stan zapalny i ratujemy czyjeś życie, no to w ogóle szacunek i wiecie doskonale, że do medycyny interwencyjnej mam wielki szacunek, bo ratuję ludzkie życie, ale czy my musimy doprowadzać do takiego stanu nasz organizm? Dlaczego nie tłumaczy się ludziom, w jaki sposób uniknąć problemów alergicznych, astmatycznych, to ja tego naprawdę nie mogę pojąć.
czy da się ją odziedziczyć. No, powiem tak, no najfajniej by było wszystko pozwalać na dziedziczenie, natomiast na dziedziczenie niestety, ze smutkiem stwierdzam, można co najwyżej 5% zrzucić odpowiedzialności, natomiast te 95% mamy we własnych rękach i musimy po prostu zastanawiać się, dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Zatem tak jak możemy doprowadzić do zagłady nasz organizm poprzez niewłaściwe odżywianie, tak możemy go też odblokować i odblokować odporność naszego ciała przez prawidłowe odżywianie przez pokarm. Zatem wtedy nastąpi poprawa odporności i zaczynamy likwidować również ogniska stanu zapalnego i wycofywać problem astmatyczny, wycofywać problem alergiczny. Bardzo ważna, jeszcze raz podkreślam, tutaj jest rola suplementacji. Oczywiście, jeżeli ktoś powie, no nie stać mnie jest na suplementację, to moją odpowiedzią jest głodówka. Głodówka nie leczy niczego, ale leczy wszystko. Tak naprawdę post. Są różne rodzaje postu. My z Karoliną pracujemy na 7 rodzajach postów. To są posty czasowe, posty eliminacyjne, różne. Posty całkowite, częściowe, godzinne, różne. Ale jeżeli ten, kto nie oczyszcza, nie pości, ten w ogóle nie ma pojęcia o leczeniu. Tutaj jeszcze Karolina zamieściła bardzo ciekawy slajd, taki już bardziej naukowy, co się dzieje w momencie, kiedy struktura oskrzeli jest obciążona astmą. Nasze płuca to jest niesamowita powierzchnia oddechowa. Na ten temat też było osobne spotkanie, ale jeżeli trzeba będzie, to zrobimy jeszcze raz takie spotkanie, ponieważ ono też odnosi się do obecnego problemu, który mamy, to który jest nagłaśniany w postaci koronawirusa. Już nie będę tego komentowała. Och, jakie tutaj piękne kobiety leżą sobie i oglądają nas. Jak miło popatrzeć. Kochani, to co wdychamy do naszych płuc jest niesamowicie istotne. Skład powietrza, skład, na przykład niektórzy ludzie palą papierosy, czego ja też nie jestem w stanie zrozumieć, no ale tak po prostu się dzieje i dodatkowo sami sobie przysparzamy ogromnych problemów zdrowotnych. I teraz, jeżeli następuje skurcz kanalików oskrzelowych, prawda? Tak jak tutaj widzicie, zdrowe drogi oddechowe są przepustowe, mamy dużą moc podawania do naszych płuc, a później do komórek tlenu. W momencie, kiedy mamy stan zapalny, te drogi oddechowe nam się kurczą, powstaje ostry stan zapalny, ściany zaczynają się pogrubiać, drogi oddechowe się zawężają i choremu wtedy brakuje po prostu powietrza. Czuje tak, jakby się po prostu dusił. Napięte są mięśnie gładkie. Tutaj też możemy powiedzieć o roli witaminy C, która nie dosyć, że jest podstawowym antyoksydantem, to również buduje kolagen. Jeżeli tego kolagenu w naszym organizmie zabraknie, to elastyczność wszelkiego rodzaju żył, tętnic, właściwie bardziej tętnic, stoi pod znakiem zapytania oraz naczyń krwionośnych. W płucach mamy ogrom, każdy kanalik, każdy pęcherzyk płucny jest otoczony siateczką mikronaczyń. Jeżeli one nie mają tych mikrotętniczek i mikrożył, jeżeli one nie mają właściwej elastyczności, zaczyna się robić problem stanu zapalnego, mamy problemy z oddychaniem, powstaje stan zapalny.
Dobrze, Karolinko, poproszę następny slajd. O, właśnie, co powoduje alergię? No wspaniałe płatki, tutaj mamy takie płatki i najczęściej rodzice zalewają te płatki mlekiem jeszcze i chlebek tostowy jeszcze opiekają albo robią z chlebka tostowego kanapeczki, frytki, no oczywiście no frytki z takim wspaniałym sosikiem są super, kurczaki, który urósł do tych rozmiarów w przeciągu 4 tygodni na paszy europejskiej, na paszy pełnej antybiotyków, sterydów, słodkie napoje i tutaj olej, pyszny olej za 3 lub 4 złote, pełen kwasu erukowego, czyli substancji rakotwórczej. Potem problemy z otyłością. Oczywiście możemy się tutaj uśmiechać, że zbiegły się spodnie, ale nie, drodzy Państwo, te spodnie się nie zbiegają, tylko nam po prostu rośnie oponka. My później mamy taki zryw przed latem, że będziemy się odchudzać, jest jedna dieta, druga dieta, piąta dieta, no bo na jednej się nie jedną się nie najadamy i zaczyna się po prostu namnażanie naszych problemów zdrowotnych. Przepraszam, że się uśmiecham, ale to słuchajcie, to jest problem nagminny. Jak ja pytam się pacjentów, czym pani, pan się odżywia, to właśnie taki asortyment, jak tu Karolina zgromadziła na slajdzie, to jest właśnie żywienie człowieka w obecnych czasach. Tutaj chciałam a propos żywienia, że właśnie specjalnie nie zamieszczałam żadnych ciasteczek albo cukru, bo wyszły niedawno takie bardzo ciekawe badania, które wskazują na to, co jest gorsze. Czy na przykład jeden papieros, czy właśnie takie frytki smażone w głębokim tłuszczu. I na dzień dzisiejszy wybrałabym, jeśli naprawdę by mnie podstawili do muru, chyba jednego papierosa. Dlatego, że ten olej jest tak zmodyfikowany, on na etapie produkcji, zajmuje też technologią żywności, niestety on jest nie do skonsumowania, bo oni muszą powielić ten produkt, czyli muszą zapewnić dużej ilości społeczeństwa w jak najmniejszej cenie, żeby był łatwo dostępny. No i stosują różne ewentualnie rozpuszczalniki, żeby taki olej potem nam zamieścić na półkach. I jeszcze tutaj jest problem tego plastiku, który także jest rakotwórczy. No i jeśli sobie taką frytkę, czyli sam cukier, opieczemy w oleju, no to nagromadzimy tyle wolnych rodników, czyli takich substancji, które powodują nagromadzenie się i różne choroby, to one są przyczyną zapalnego. Że mamy gotowe przeziębienie po takim posiłku, żeby tylko przeziębienie. No pracujemy sobie, prawda, na jakieś inne choroby. Tak. Żeby początkiem na to uważać. Początkiem każdej choroby jest właśnie otyłość, drodzy Państwo. I niestety możemy tutaj dorabiać sobie różne teorie, ale trzeba naprawdę bardzo na to zwracać uwagę. I to nawet nie chodzi o względy wizualne, bo to jednemu się podoba szczupły, innemu taki bardziej pełna osoba. To nawet nie chodzi o względy wizualne, ale chodzi po prostu o zdrowie. Jeżeli weźmiemy tutaj temat medycyny mitochondrialnej, na której opieram pracę z pacjentami, czy też na przykład medycyny Hildegardy, no to rzeczywiście otyłość z powodu spożywania takich produktów i innych, właśnie jak Karolina powiedziała, nie zamieściłam tu słodyczy, czyli lodów, batoników, słodkich napojów, które teraz w czasie wakacji będą zjadane całymi kilogramami, no dobrze to na przyszłość nie wróży. Oczywiście też możemy się usprawiedliwiać, o jeden batonik, o jeden napój, nic takiego się nie stanie, no niemniej jednak ja uważam, że się stanie, ponieważ widzę, jakie jest natężenie chorób, jak bardzo dużo ludzi ma problemy zdrowotne. Oczywiście możemy tutaj podawać informacje o koronawirusie, ale ja jednak bym tu się skupiła właśnie, dlaczego koronawirus ma prawo
zagospodarować się i rozpanoszyć w naszym organizmie. Dlaczego my go tam wpuszczamy? Co sprawia, że mamy osłabioną odporność? I cały czas tak naprawdę na ten temat mówimy. Myślę, że przejdziemy do następnego slajdu. Jakie są skuteczne rozwiązania? No pięknie tutaj, Karolinko, zrobiłaś ten slajd, bo to odpowiednia dieta, styl życia. Dieta oznacza sposób życia, zatem to nie jest tak, że musimy czymś się katować. Możemy po prostu wypracować dla siebie coś, co jest dla nas dobre, co jest dla nas zdrowe, co jest dla nas przyjemne i wrócić do tych dawnych zasad. Tutaj taką pierwszą zasadą leczenia alergii, oprócz tego, co powiedziałyśmy, czyli oprócz wyeliminowania glutenu, nabiału, mięsa i cukru, no to oczywiście pojawi się pytanie to, co jeść? Bo ja nie rozumiem też tego, że ludzie tak straszliwie boją się głodówek. Ja nie mogę tego zrozumieć. Teraz nowoczesne metody wchodzenia w głodówki, że nawet jeśli się to robi z użyciem herbaty, czy dobrej, uwaga, dobrej jakości kawy, która jest pozbawiona pleśni i jest zmieszana z tłuszczem, które jeszcze powoduje to, że przyspieszamy ten proces głodówki i cały metabolizm nam tutaj się wzmaga i przyspiesza, to w ogóle nie będziemy czuć głodu. Tylko trzeba po prostu wiedzieć, jaki posiłek zjeść przed postem, żeby nie być głodnym. Bo jeśli zjemy posiłek, który powoduje głód, to znaczy, że to jest zły posiłek. Oczywiście. To jest zły posiłek, dlatego że od razu mamy wyrzuconą tak zwaną wolną insulinę i generujemy sobie tylko kolejny problem, a mianowicie insulinooporność, leptynooporność, o czym wczoraj mówiłam, i później bardzo dużo problemów metabolicznych. Zatem co możemy dalej zrobić skutecznie? Czyli tak, przede wszystkim opowiedzieć się, opracować taką mądrą dietę, prowadzić mądry styl życia. I my właśnie po to robimy takie nasze spotkania, że służymy Wam swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, ale także nauką. Opieramy to naprawdę na twardych zasadach nauki i dopasowujemy indywidualnie do potrzeb każdego człowieka. Następnie naturalna, sprawdzona suplementacja. Drodzy Państwo, ja prowadziłam swoją aptekę, gdzie mogłam sama sobie wybrać odpowiednie suplementacje, ale też pracowałam prawie 30 lat w różnych aptekach i poznałam suplementację. I wierzcie mi, że to nie jest tak, bo ludzie mówią, a proponujesz suplementy, coś chcesz nam sprzedać. A jak ja mam Wam pomóc? Jak ja mogę pomóc ludziom? Jak my możemy pomóc ludziom w dzisiejszych czasach bez suplementacji? Po prostu nie ma takiej możliwości. Mogę powiedzieć kilka słów na temat tej odpowiedniej diety. To, co powiedziałam wcześniej, że jeśli jesteśmy głodni po posiłku i nie jesteśmy w stanie wytrzymać do następnego posiłku, to nie znaczy, że zjedliśmy za mało albo za dużo, to znaczy, że ten posiłek nie dał nam satysfakcji i nie dostarczyliśmy składników, które by odżywiły nasze komórki w taki sposób, żebyśmy mogli przetrwać na przykład przez następne 14 godzin. Dlatego tutaj sprawdzi się suplementacja, o której Ania powiedziała, bo ona też bardzo nam pomoże, jeśli chcemy sobie zrobić taki post. Na przykład picie chlorofilu w czasie postu będzie niezwykle nam pomagało, nie będziemy czuć głodu i też będziemy się oczyszczać z tych metali ciężkich, które czasami pochodzą niestety z żywności. Ale fajnie, że mnie uzupełniasz. Zatem ja tylko powiem z własnego doświadczenia, że to naprawdę była bardzo trudna droga, ciekawa, ale trudna, żeby tak dobrać suplementację. Ja wszystko zawsze z Karoliną testujemy na sobie, prawda Karolina? Zawsze wszystko idzie najpierw na sobie, na rodzinie i to, jak my wybieramy starannie rzeczy, które później mówimy śmiało, że tak, weź, bo to na pewno pomoże, bo to już jest produkt sprawdzony.
ale ja też jako osoba, która skończyła Akademię Medyczną, zawsze patrzę na badania, na certyfikaty, na atesty jakości. To wszystko musi iść w parze. I nie może być tak, że o, weź sobie witaminę C. Witamina C, drodzy Państwo, rozpuszczalna z cukrem za 3 do 6 zł nie działa. Nie działa. Nie działa też witamina C syntetyczna, ona jest, to jest podrobiona witamina C, a podróbki, jak chyba większość z nas się przekonało w swoim życiu, nie działają, albo działają na bardzo krótki czas. I taki syntetyk możecie sobie zastosować, ale właśnie przez krótki jakiś okres czasu, na przykład jeśli nic nie ma pod ręką, po prostu awaryjnie. Natomiast generalnie to takich rzeczy nie powinno się stosować. Cała suplementacja musi być naturalna, czyli taka, jaką dała nam natura, i taką, od takiej suplementacji możemy oczekiwać właściwej przyswajalności, właściwej synergii działania i właściwego efektu, który zobaczymy jako wartość zdrowotną. Tu Karolina zamieściła 3 wspaniałe suplementy, witaminę C, Probactilardi i Proselect. Ja na pewno dodałabym do tego jeszcze chlorofil, który tutaj Karolina pije właśnie. O, rekomenduję sama sobie. Ania zawsze powtarza, nie pijcie chlorofilu na wieczór, bo nie będziecie mogli spać. To prawda, on jest wysoce energetyczny, bo bardzo natlenia nasz organizm. Ale też chlorofil ma w swojej budowie magnez i ja zainspirowana ostatnimi badaniami, że magnez wspomaga produkcję melatoniny, która bardzo pomaga nam spać, testuję, czy dobrze będzie mi się spało po chlorofilu. I powiem później, zdam relację, czy mój sen się poprawił. No fajnie, czekamy, dobrze. No, aktywność fizyczna, która jest również bardzo ważna w pozbyciu się wszelkiego rodzaju problemów zdrowotnych, żywność nieprzetworzona, o którą w tej chwili naprawdę bardzo, bardzo trudno. Szukajmy takich żywności. My też z Karoliną cały czas śledzimy to, co możemy Wam udostępniać. Jeżeli ja pracuję z pacjentami, to ja mówię, skąd mają pozyskać olej lniany, świeżo wyciskany, bo to jeszcze nie jest wszystko jedno, z jakich on ziaren został wytłoczony i na jakiej ziemi te ziarno urosło i czym zostało potraktowane w tak zwanym międzyczasie. Oliwa z oliwek, olej kokosowy, ocet jabłkowy. Nawet jeżeli ktoś ma na przykład grupę krwi A i może spożywać trawi, w ogóle zboża, to mówię tutaj o prawdziwym orkiszu, o prawdziwej samoprzy. To wszystko jest bardzo, bardzo istotne. Zatem zawsze podaję rekomendowane źródła, gdzie można to kupić w postaci bezpiecznej, czystej, nieprzetworzonej. Ja jeszcze wrócę na sekundkę do aktywności fizycznej, chociaż tutaj powinna Karolina się wypowiedzieć, ponieważ to ona w sporcie jest mistrzynią i myślę, że powie parę słów na ten temat. Ja jednak tylko nadmienię, że my ludzie powinniśmy dobrać wykonywany wysiłek fizyczny, na który się decydujemy, który podejmujemy w sposób też indywidualny do potrzeb naszego ciała. Ja nie mówię o pilocie i przekładaniu tutaj, i to uznawane jest jako sport obecny, bo byliśmy zatrzymani poniekąd w domu, ale nawet w domu można wykonywać jakąś aktywność fizyczną i to nie muszą być jakieś bardzo agresywne ćwiczenia. Natomiast aktywność fizyczna jest bardzo, bardzo ważna. Karolina, może Ty tutaj się wypowiesz. Mhm. Tutaj zalecałabym sport na świeżym powietrzu, ponieważ mamy takie 2 w jednym. Czyli możemy się bardzo doplenić i w międzyczasie też coś zrobić dla siebie, co nie będzie w pomieszczeniu. No tak jakby wyjdźmy z domu, żeby trochę się oddzielić od komputera i od tych rzeczy, które nas otaczają.
też pamiętajmy o tym, żeby się nie przetrenowywać. Jeśli chcemy schudnąć, to ja wiem, też miałam taki etap i moi rodzice w sumie chyba też, że dobra, no to jak chudniemy, to im więcej treningu, tym lepiej. I codziennie będziemy biegać 10 km. No niestety, gdyby to tak działało, to by wszystkie diety niskokaloryczne i właśnie z takimi rekomendacjami sportowymi działały, a to się dzieje tak, że im się bardziej przetrenujemy, tym ciężej się organizm regeneruje. Więc fajnie tutaj wprowadzić taką aktywność fizyczną na początku 2 razy w tygodniu, potem można 3, też w zależności od tego, od własnych potrzeb. Musimy poznać trochę swoje ciało, tak jak Ania mówi, żeby to było indywidualne. No i teraz, jak się robi lepsza pogoda, proszę wyjść na zewnątrz, trochę słońca, zgarnąć tej dobrej witaminy D, która na pewno przysłuży w lepszej pracy, będziemy lepiej spać. Mamy Was na nasz Instagram, Światło Zdrowia. Zamieszczamy tam treści codziennie związane ze zdrowym odżywianiem, z suplementacją, z zaleceniami. Będziemy też organizować wyzwania 2-tygodniowe albo kilkudniowe. Będziemy Was wprowadzać powoli w to, jak właśnie zrezygnować z takiego, w cudzysłowie, zdrowego śniadania, którym jest owsianka, i jak można zastąpić takie śniadanie czymś, co nam właśnie da energię. Bo często się mówi, ojej, no ja nie mam pieniędzy, żeby kupować takie rzeczy albo suplementy. A spójrzmy na to z drugiej strony. Jeśli nawet zrezygnuję z jednego posiłku rano, no to nie wydaję pieniędzy na jeden posiłek rano. Mam czas na zrobienie innej rzeczy. Ten posiłek, który zjem, da mi więcej energii. Jak będę miał więcej energii, zrobię więcej rzeczy. Jak zrobię więcej rzeczy, no to też mogę więcej zarobić. Podejdźmy do tego z takiej strony. Myślę, że to jest bardziej pozytywne. I takie chyba daje motywację. No pewnie, że tak. I właśnie chciałyśmy powiedzieć, że to Światło Zdrowia to jest kontynuacja tego, co robiłyśmy na profilu Baza Zdrowia, ale ponieważ ludzie lubią nowe, lubią słoneczne, lubią wiosenne, więc zdecydowałyśmy się umieścić tutaj przekrojoną cytrynkę i aktywować Was słonecznie, ale też zachęcać do smaku kwaśnego i do smaku gorzkiego, bo te dwa smaki oczyszczają wątrobę. Poprawiają nam tematy związane z trawieniem. I teraz dlatego właśnie Światło Zdrowia, bo będziemy Wam niosły to światełko zdrowotne, żebyście naprawdę mieli wiedzę, taką codzienną, inspirującą wiedzę do zmiany pewnych nawyków. I wówczas wszystkie problemy będą po prostu odchodziły. Robimy to naprawdę z sercem dla serc. No, słucham, Lilianka. To, Aniu, kochana, to w takim razie ja poproszę o przepis na pyszne, zdrowe śniadanie. Bez owsianki. Dzisiaj Karolinka zamieściła na Światło Zdrowia na Instagramie pyszne śniadanie z awokado. Okay. Ja Wam w tej chwili będę rekomendowała bardzo szparagi. W tamtym roku, mniej więcej o tej porze, na profilu Baza Zdrowia z kuchni zamieściłam cały taki bardzo obszerny materiał, co można zrobić ze szparagami. Szparagi są znakomite do oczyszczenia dróg moczowych. Po prostu jest to fantastyczne warzywo i teraz są już szparagi. Jak połączycie je nawet na surowo z dobrą oliwą, z awokado, dodacie właśnie do tego dobre oleje albo na przykład uprzednio wyparzone ziarna, to takimi szparagami można naprawdę zdziałać cuda. To jest takie moje przykładowe śniadanie. Tak, no ja już nie będę mówić. Dużo na naszym profilu jest posiłków, które mogą posłużyć ze śniadanie. Jeśli chodzi o takie bardziej typowe, no to można sobie zrobić jajko sadzone z płynnym żółtkiem. No i do tego jakąś fajną sałatkę, albo na przykład omleta, który będzie z borówkami albo z jagodami, ale to bardziej latem, żeby te owoce były sezonowe, chyba że mrożone. Też fajną opcją, jeśli chodzi o zamiennik owsianki, mogą być takie nasiona konopi.
które się miesza na przykład z mlekiem kokosowym, z nasionami chia. Można też dosypać czarnego sezamu i wtedy zjeść z... No właśnie ja zazwyczaj takie jagody mrożone sobie dosypuję. I to też jest... będzie wszystko na światło zdrowia, tak? Tak, tak, zachęcamy właśnie, bo tam są przepisy. Ja powiedziała fajną rzecz o szparagach, że na surowo, ja też o tym nie wiedziałam, ale dla osób, które mają typu SIBO albo problemy z jelitami i nie trawią takiej ilości błonnika, to fajnie je na parze ugotować, nie? Albo trochę lekko tak 5 minut w wodzie, to wtedy ta woda wyciągnie substancje antyodżywcze i będziemy może trochę lepiej trawić. Tak, albo na przykład włożyć na chwilę do piekarnika. O, jeszcze. Na przykład z gałązkami rozmarynu, ktoś, kto ma swój przecier pomidorowy, może na przykład dodać tam 2 łyżki przecieru, można dodać tam czosnek, upieczony czosnek jest po prostu znakomity, tylko nie maltretować tych warzyw przez 45 minut, tylko po prostu upiec je tak al dente i polać dobrą oliwą z oliwek albo olejem lnianym, albo jakimś innym ulubionym olejem. Polecam. Z oliwkami też jest bardzo dobre danie. Na ciepło znakomite. Poza tym zawsze z tego można również później ugotować zupę krem. W tradycyjnej medycynie to jest wręcz taka obowiązkowa procedura, że najpierw warzywa odrobinę podpiekamy, a potem właśnie robimy z tego zupę. Jeżeli chodzi tutaj, widzę pytanie od Jessiki, zielone warzywa jeść na surowo. Oczywiście, że jeść na surowo, ale jeszcze lepiej jest wyciskać z nich sok. Dlatego, że tak jak Karolina nadmieniła, nie wiem, mam nadzieję, że słuchaliście uważnie, że przy kłopotach z trawieniem na początku może być też kłopot ze strawieniem dużej ilości warzyw na surowo, dlatego o wiele lepiej przyswajalne, tak szybciej przyswajalne, łagodniejsze dla naszego organizmu są soki wyciskane, bo tam jednak ta przyswajalność soków jest dużo, dużo wyższa. Zawsze taki sok można też pomieszać z olejem, albo na przykład zrobić taki bardziej odżywczy koktajl z naszym proszkiem, który niby służy odchudzaniu, ale on też bardzo fajnie odżywia i zapewnia takie poczucie sytości. Także jeśli ktoś się bardzo boi głodu, to jest też bardzo dobry pomysł na śniadanie. Także pomysł był jeden na ciepło, a drugi na zimno. Słuchajcie, tak muszę wam powiedzieć, bardzo wam dziękuję, że jesteście tutaj z nami. Dziękujemy wam bardzo i bądźcie na bieżąco w takim razie na naszym Instagramie.